to było to? No. Coś srebrna blaszka. Widać resztki jakichś napisów jeszcze. Musi iść do oczyszczenia. No, kieliszek już niestety uszkodzony. Jakaś bruszka. Słuchajcie, tak przed chwilą patrzyłem właśnie na tył i mówię, no ładna bruszka, widać, że srebrna i tak dalej. Tak, tylko że to jest rewers. Dopiero zacząłem czyścić tył i teraz naprawdę jest ładna. Jakieś
czarne kamyki, białe. Co to był Erasmus? Nie wiem. Danziger Alt Lavende. Weigelsfeld. Plastik na oczy. No i proszę Państwa, z takiego obrzydliwego śmietnika Hauptbahnhof Danzig, czyli dworzec główny w Gdańsku. Sygnatury na dole są jeszcze, no tak, powiem szczerze, będziemy musieli chyba z mikroskopem to rozszyfrowywać, ale nic, że nie ma łóżka. No jest śliczny, jest śliczny. Będziemy szukać łóżka. Naprawdę rzadka sprawa. No ja jako 20 lat czegoś tego nie widziałem. No i tak to się prezentuje. Niestety reszty nie było. Ile się dało skleić, tyle się dało. Palace Cafe. Z ciekawości mogę dodać, że ta kawiarenka mieściła się w kinie Leningrad, a później w kinie Neptun. Tu mamy stoba. Tu mamy Gaufrauenklinik Danzig-Langfurt. Jakieś marki narzędziowe, ale niestety już słabo czytelne. I mamy pierwszy okaz. Strasznie zniszczonej przez czas. Oraz spalonkę zapewne, klamry Wehrmachtu, klamry Hitlerjugend, i reanimowanej przeze mnie klamry gdańskiej. Tu mamy srebrną plakietkę. I tu jest kolejna ciekawostka. Jakby ktoś nie wiedział, jest to element krzyża gdańskiego. No ale niestety, oj, reszty nie było. Linkę trzeba było kolejną zjazdową podkleić, bo niestety mosiąc się rozpada. Festung Lüneburg. XXVI. Trochę monet.
ale to wszystko jakieś takie szroty. Tu mamy fajeczkę, prawdopodobnie do polskiego Fiata. Przedwojenna. A reszta po